pracuję w fizjoterapii panaceum. Chciałbym Państwu pokazać zestaw ćwiczeń, których celem jest odblokowanie napięcia w obręczy barkowej, czyli w ramionach. Ćwiczenia będziemy wykonywać na taborecie, na którym położono poduszkę rehabilitacyjną, mającą na celu scentralizowanie miednicy, czyli bioder. Ćwiczenia wykonujemy na siedząco w celu wyeliminowania współruchów z bioder. Pierwsze ćwiczenie. Bark rotujemy na zewnątrz i do wewnątrz. Proszę zauważyć, że co prawda rotuje się również dłoń i łokieć, ale musimy czuć, że ten ruch wykonywany jest w bark. Będę bark. Około 5 do 10 powtórzeń. Następnie prawy bark na zewnątrz, do wewnątrz. Tempo wolne z zaznaczeniem maksymalnego zakresu ruchów. Następnie drugie ćwiczenie. Bark łącznie z obojczykiem i łopatkami wykonuje naczyniemy ruch cofnięcia do tyłu, rozluźnienie, rozluźnięcia do przodu i rozluźnienia. W tył, w przód. W tył, w przód. Następny drugi bark. W tył, w przód. Gdy wykonujemy go czasami na koncentracji, to przydatne jest, żeby dłoń przytrzymywała taboret. Wtedy ruch ten wykonujemy we właściwej płaszczyźnie, nie unosimy barku do góry. Następne ćwiczenie to połączenie poprzedniego, ponieważ można go wykonywać łącznie. Cofnięcie do tyłu, przesunięcie do przodu. Proszę zobaczyć. Cofnięcie barków do tyłu, przesunięcie do przodu. Tego ćwiczenia nie musimy wykonywać na początku, bo wbrew pozorom nie jest zbyt łatwe. Tylko po którymś wykonaniu ćwiczenia pojedynczego można wykonywać ćwiczenie dwoma rękami. Następne ćwiczenie jest dość trudne, szczególnie na początku. Przykładamy dłoń na kości krzyżowej, cofamy łopatkę do tyłu, następnie unosimy bark w górę, rozluźniamy i zsuwamy go w dół, rozluźniamy. Łopatka unosi się tyłem poza głowę. Następnie druga ręka, dłoń na kości krzyżowej, bark cofnięty, łopatka unosi się po żebrach do góry i w dół. Naprzemienny ruch unoszenia i opuszczania łopatki. To ćwiczenie również możemy wykonywać dwoma barkami, z tym, że tak jak wcześniej, jest on wtedy dosyć trudny. Ściągamy łopatki, unosimy barki w górę, rozluźniamy w dół, rozluźniamy. W górę, rozluźniamy w dół, rozluźniamy. W górę, rozluźniamy w dół, rozluźniamy. Proszę zwrócić uwagę, że dłonie nie przemieszczają się. Dobrze, następne ćwiczenie. Powolne unoszenie naprzemienne ramion z dotknięciem ucha barkiem. Dłoń unosimy, rękę, ramię unosimy przodem, przesuwamy koło ucha, za głowę przytrzymujemy chwileczkę i powoli opuszczamy. Teraz lewa ręka, przodem, dotykamy ucha, za głowę przytrzymujemy chwileczkę i opuszczamy. I tak na zmianę. Jedna ręka i druga ręka. Jeżeli wykonujemy to ćwiczenie dobrze, przy maksymalnym wyciągnięciu z tyłu
zaskakujące. Czujemy napięcie po przeciwnej stronie karku. I powoli opuszczamy. I ostatnie ćwiczenie w tym secie. Rotacja tułowia dookoła osi. Splatamy rękę, ręce na klatce piersiowej. Bardzo powolutku skręcamy tułów w jedną stronę. Na końcu zakresu przytrzymujemy kilka sekund. Następnie wracamy do wyprostu. I w drugą stronę skręcamy, przytrzymujemy i wracamy. I w lewo. Przytrzymujemy i wracamy. To ćwiczenie, tak jak poprzednie, wykonujemy od 5 do 10 powtórzeń. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę zdrowych ćwiczeń.